Jezus Chrystus nauczał nie tylko swoim słowem, lecz również postawą, swoim przykładem. Nie tylko mówił, kim jest Bóg, ale swoim przykładem ukazywał miłość Bożą. Swoim sposobem traktowania ludzi pouczał, jak Ojciec nas miłuje. Kochał w ten sposób, że umiał doszukiwać się tego, co pozytywne w człowieku. W Lewim widzi przyszłego świętego Mateusza, który będzie głosicielem jego Ewangelii, a nie tylko celnika zbierającego pieniądze. Nie obraził się na Natanaela, który powiedział, czy może coś dobrego być z Nazaretu? Uczynił go swoim uczniem. Jest to Chrystus kochający, który widzi to, co dobre w człowieku. Przez to ukazuje Boga, który widzi możliwości każdego człowieka, możliwości rozwoju i przekształcania się. Chrystus miłuje miłością wyrozumiałą dla słabości ludzkich. Przykładem może być jego odniesienie do apostołów, którzy zmęczeni, w godzinie jego trwogi i cierpienia, posnęli. Mówi im, duch wprawdzie ochoczy, lecz ciało słabe. Jezus kocha miłością przebaczającą. Modli się za prześladowców. Kiedy go przybili do krzyża, mówi, Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Dostosowuje swoją miłość do potrzeb konkretnego człowieka. Względem grzeszników jest łagodny i wyrozumiały. Natomiast wobec zaciętych faryzeuszów jego miłość jest ostra i surowa, gdyż widzi w tym surowym sposobie traktowania ich jedyny sposób, by im pomóc. Chrystus miłuje miłością współczującą. Nie chce puścić ludzi zgłodniałych. Nie chce puścić tych, którzy trwali przy Nim, bo ich kocha. Żal mi tego ludu, gdyż już 3 dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. Tak więc swoim sposobem traktowania innych Chrystus głosi Ewangelię o dobrym Bogu. Przedstawia swoim postępowaniem, kim naprawdę jest Bóg, że Bóg jest miłością. Jeśli chodzi o nasze głoszenie Ewangelii, ono nie może poprzestawać na słowach. Również mamy swoją postawą, swoim sposobem traktowania rozmówców, ludzi, z którymi się spotykamy, naszym sposobem podejścia do nich, ukazywać miłość Bożą. Nasze postawy względem innych powinny być jak najwierniejszym naśladowaniem postaw Chrystusa, który z wielką miłością i szacunkiem odnosi się do każdego człowieka. W ten sposób będziemy ukazywać miłość Bożą nie tylko słowem, lecz i naszym postępowaniem. Samym postępowaniem nie da się przekazać wszystkich prawd Bożych. Na przykład tego, że Chrystus jest Zbawicielem, że Bóg jest w 3 osobach. Są to prawdy, które można przekazać tylko słowem. Dlatego głoszenie Ewangelii przykładem zawsze musi być uzupełnione słowem. Jezus Chrystus uczył na różne sposoby, czy to w kontakcie indywidualnym, w rozmowie z Nikodemem, z Samarytanką, albo też kształtował grupę apostołów, najwierniejszych uczniów. Uczył też tłumy. I my również, naśladując Chrystusa, możemy głosić Jego naukę, czy to w kontakcie indywidualnym, przez rozmowy, czy też w pracy w małych grupach, gdzie też przekazuje się Ewangelię, albo też, gdy nauczamy tłumy.